Siemaneczko, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Biszkopter. Dzisiaj jesteśmy oczywiście na GeForce Kingsie i lecimy sobie dalej z naszymi tutaj, proszę państwa, filmikami. Proszę państwa, tak jak mówiłem, jesteśmy tutaj w takiej serii testowania wszystkich skrzyneczek na GeForce Kingsie. Ostatnio testowaliśmy sobie AK-47, AWP-M4A4. W dzisiejszym odcineczku sprawdzamy sobie skrzyneczkę M4A1S. Tak, więc będzie grubo. Mam taką nadzieję oczywiście. No i co, proszę państwa, pamiętajcie oczywiście o moim kodziku, kodzik ABUK LIVE przez V, macie oczywiście do niego linka w opisie lub też ręcznie możecie sobie po prostu na stronie go wpisać. Po lewej stronie macie kod promocyjny, najlepszy kod na świecie, czyli ABUK LIVE przez V. No i co, proszę państwa, najlepsza opcja, czyli co, mianowicie milspeka macie za friko, no i co, proszę państwa, lecimy sobie ekwipunek, coś przydałoby się tutaj, selnąć, chociaż nie, mamy 4 stówy, no to może to sobie sprzedamy, bo to nie jest jakoś mega ładne. Asimowek nie, boom, no też nie mój typ, gloczek też nie. O, 2 nam jakieś biohazardy dropły, nie. Asimov, no też, no to M4-eczki, tak jak mówiłem, czwóreczką za bardzo nie gram, wolę z gumą, ale no. Posprzedajmy sobie tutaj, czy ja sobie mogę zaznaczyć po prostu te tutaj, że tak powiem, mniej eks mogę oczywiście. Mamy tutaj 3800, więc wydaje mi się, że na dzisiejszy odcineczek jak najbardziej nam to wystarczy. No i co, ej, myślicie, że to jest dobry pomysł, czy jednak nie? No, na 3 osoby to ja się troszeczkę cykam, jakby były na 2. Ej, on se po boty zadzwonił, co się tu dzieje, Posejdona ma, ej, dobrze, że nie dołączyłem. No, powiem wam, że naprawdę ciekawie, naprawdę. Wow! No chyba, gościu, po tej skrzynce to będzie zarobas. Chyba po tej skrzynce to będzie zarobas. No nie ma opcji, żeby coś go tutaj po prostu przebiło. Nie ma opcji. Jestem ciekaw, ile on zgarnie w ogóle z takiego case'a fajnego. Bo wydaje mi się, że tutaj cena to będzie gruba 5 klocków, czyli on zarobi 7000. Ja robię taką samą bitwę, tylko robię po prostu na 2 osoby, tak sobie zrobię, tak, o, i poczekam sobie na jakiegoś jakiegoś cwaniaka. Więc no, proszę bardzo, let's go, proszę państwa. Sprawdźmy to, jak to wygląda tutaj. Zobaczmy. Shadix, no dobra, nie ma źle. Okej, dobra, mamy kosę, to jest, okej, dobra, to jest super, chyba że tutaj mnie gościu czymś przebije. Dobra, mu jest better, no dobra, ale tak, kurde, no ta kosa spoko, już jest lekki zwrocik, chyba że... Okej, ja mam biznes klasę, dobra, petarda, jestem do przodu 1,5, chyba że on mnie teraz zje. O, tu się chyba robi troszeczkę ciasno. Tu, dobra, dawaj drogo, dobra, 276, dobra, petarda. Nie, proszę, Asimov mój, dobra, ile? Ja cię kręcę, proszę państwa, easy. 4000. No co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? No petarda. Petarda. Proszę państwa, no ja jestem mega zadowolony tej sytuacji. Jestem mega zadowolony. To nie wiem, no wydaje mi się, że ta nasza
no, że ten nasz odcineczek z M4A1S to chyba no, nie wypadnie, bo mało czasu. Bo co my tutaj możemy zrobić? No, na tej bitwie to się dorobiłem. Na tej bitwie się, proszę państwa, dorobiłem. Naprawdę się dorobiłem i to grubo. I to grubo. Nie sądziłem, że tak to nie, no. Wbiję do niego. Wbiję do niego. Jestem dzisiaj za robasem, więc tam lekki tysiak mogę jak najbardziej poświęcić. Chyba, że mi tutaj wypadnie jakiś Poseidon. Ale shit. Ale shit, i gościu dostaje Lightning Strike'a za 2,5. Ja cię kręcę. Czemu? Czemu? Czemu, proszę państwa? Chyba, że mi tutaj coś z Hydrotusa fajnego wyleci. No niestety nie jest to nic ciekawego. Kochani, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcineczek. Pamiętajcie oczywiście o moim kodziku. No i co? Słyszymy się już w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się i cześć!